Cześć ludzie. Czekam na Maćka. Spóźnia się już godzinę. Tak to jest. Tak to jest. No nic, czekam na Maćka. Ma się za chwilę pojawić. Na miejscu spotkamy się jeszcze nieoczekiwanie z Krzyśkiem. Może być ciekawa impreza. Czekamy. Przyjechał Macie. Ty, a gdzie masz samochód? Spierdolił się. O. I proszę pana, stare samochody są najlepsze. Moja się zepsuła nowa. Od mechanika wyjechałem wziętego. No widzisz, nie sprzedawaj gnoja. Iwo, nie sprzedam. No. To się oficjalnie z tobą przywitam, to jest Maciej, znacie go. Znacie wszyscy. Super gościu. Jesteśmy przy zakręcie śmierci, pogoda okropna, mgła. Pogoda barowa. Pogoda barowa. Maciej już tutaj uskutecznia striptease, tego nie będziemy filmować. Striptease musi być. Tam idzie Krzysiek. Dzisiaj mamy małego eksploratora. Jesteśmy w drodze do sztolni. Ja może słów kilka o tym, o całym wydobyciu pirytu tutaj w Szklarskiej Porębie. Otóż wszystko zaczęło się już w 1530 roku. I kiedy to już wydobycie tutaj miało miejsce, pirytu? W 1553 roku powstała pierwsza wytwórnia kwasu siarkowego, który uzyskuje się z pirytu, czyli była to tak zwana witrolejnia. Wydobycie nieprzerwanie tutaj miało miejsce aż do wybuchu wojny 30-letniej, czyli mówimy tu o latach 1618-1648. I tak na dobrą sprawę, do czasu, kiedy tutaj Prusacy nie przejęli tego terenu, górnictwo kulało. Dopiero w 1773 roku do tej miejscowości przyjeżdża Christian Preller, znany przedsiębiorca, kupiec, wsławił się w tym, że w wielu inwestycjach górniczych tu na terenie Dolnego Śląska partycypował i postanowił po okresie tej wojny 30-letniej reaktywować witrolejnie i uzyskiwać tutaj kwas siarkowy. 3 lata później, w 1736 roku, zostaje tutaj utworzona kopalnia. W 1776 roku. Tak chyba powiedziałem? Już nie pamiętam. Bo 1776 rok. Zostaje tutaj utworzona kopalnia, do której właśnie zmierzamy. Składająca się na początku z dwóch sztolni. My tam dzisiaj do niej pójdziemy. Tak gwoli ścisłości dodam, że kopalnia funkcjonowała do przełomu XVIII i XIX wieku. Powód zamknięcia bardzo banalny i oczywisty. Zakończyło się złoże pirytu. Przez cały ten okres wydobycie tutaj w tej kopalni kształtowało się na poziomie 400 ton czystego pirytu rocznie. Myślę, że jak na tamte czasy to było to dosyć dużo. I to cała kopalnia, właściwie wszystko, co można o niej powiedzieć. Ostatni akt tej kopalni był taki, że w latach 50. ubiegłego wieku na te tereny do Szklarskiej Poręby przyjechali geolodzy i technicy z zakładów R1 z nadzieją pozyskania uranu. To tyle. Spotykamy się koło sztolni. Dochodzimy do fajnego obiektu, który z tego, co mówią przekazy, nie jest to oczywiście gdzieś tam, nie zachowało się w jakichś podaniach historycznych, ale istnieje przypuszczenie, że znajdujący się nieopodal zakręt śmierci. Pod zakrętem śmierci znajdują się chodniki minerskie. To kiedyś pokazywała taka fajna pani archeolog, prowadzi kanał na YouTubie Przygodowa TV. Są faktycznie kanały minerskie i ten schron tutaj miał być takim centralnym miejscem, w którym z tego miejsca miały te ładunki być detonowane. Zakręt śmierci miał być zdetonowany, aby wrogie wojska
nie mogły się przedrzeć, na przykład na kierunek Świeradów-Zdrój albo ze Świeradowa-Zdrój tutaj do Szklarskiej Poręby. Ja już tu nie będę lampki zapalał, ale nic tu nie ma. Jest to surowy, betonowy obiekt. Bez żadnych strzelnic, to jest charakterystyczne, więc nazwijmy, że to jest schron, bunkier, zwał jak zwał. Jesteśmy już na miejscu. Zaraz będziemy szukać wejść. Niby to oczywista oczywistość, ale chcemy się dostać jeszcze do jakiejś sztolni niedługiej, która jest ponoć zalana wodą. Obadamy to. Jesteśmy już w pierwszej pieczarze, bo tak to można nazwać. To ma wszystko taki wygląd jaskiniowy, bo obdrążone to było metodą komorową. Idziemy najpierw w lewo zobaczyć. Ślisko tu. Stolnia zaśmiecona, jak widzimy, do tego, że uczęszczana przez turystów. No i dosyć duże wyrobisko komorowe. Tak jak mówiłem, wydobycie w tej kopalni kształtowało się około 400 ton czystego pirytu w ciągu roku. Co tam jest, Maciek? Tak się prezentuje wejście. I tu prawdopodobnie mamy wejście na górne partie, ale w tej chwili jest to niemożliwe. Drabinka już jest w stanie agonalnym. Tam jest taka komora. Nie wyjdziemy dzisiaj niestety, bo jest to w fatalnym stanie. Co są? Dzisiaj jest z nami najmłodszy uczestnik wyprawy, ale tak jak mówię, wyrobisko jest bezpiecznie. Tutaj wielokrotnie schodzą nawet z przewodnikami, rodzice z dziećmi. No ale wiadomo, jak w każdym wyrobisku kopalnianym trzeba zachować ostrożność. Króciutkie? Króciutkie, no bo na magicznie. Z kamieniem, można powiedzieć. No to prośba jest. No to ja to filmuj to już się nagrywa. Ja już nie będę tam ciepał. Na kolanach się ciężko po tych kamieniach idzie. Ja wiem, dlatego ciebie tam puścił. Jak zawsze mnie. Nie no, tam jest tyczka. Hełm upadł po raz pierwszy. Hełm upadł po raz pierwszy. Koniec. Krótki odcinek. Chłopaki stoją. Andrzej!
Andrzeju? Co? Czy ty ją włączyłeś? Włączyłem, no ona... Nie, nie, to się nie przejmą, bo ona jest w trybie oszczędzania energii. Aha, rozumiem. Ale wychodzimy stąd. Kamerka, którą nagrywamy, to też jest odczyta. Czycie, kto taki... No Tadziu, uważaj, wychodzę. Kiedy nikogo? Najmłodszy ma najlepiej. O, super, dzięki. O. Czekaj, bo jeszcze muszę chyba drugiemu dać. No, idziemy jeszcze dalej zwiedzać. Idź. Co? No. Wylinka. O, potężne wyrobisko. Długość ile ma? Za 30 metrów? Będzie. Nie? No to je tak trzymać. No, to podejdę do pana. Tak? Aha. Okej. Dzisiaj, jak widzicie, tak bardziej turystycznie, przynajmniej w tym miejscu. Stolnie kobaltowe, do których też pewnie się udamy, będą bardziej wymagały przeczołgiwania się, przynajmniej na wejściu. Idziemy do drugiej komory. Tam jest zalane wodą? Zdaje się, że tam jest sztolnia. To się ciągnie dalej. Ja idę zobaczyć, czy ja jest. Co? To byłby hardcore, weź. Tak. No nie mamy. Podejdę tam bliżej, zobaczę, czy to zobaczę, co. O, to najprawdopodobniej był zawał. Mi się wydaje, aczkolwiek tam coś prowadzi dalej. Spróbujemy tam podejść. Tak, tu był zawał. Zeszło wszystko stamtąd.
Słuchajcie. Weź do świetnika. Tu? No. I to tam jest możliwość wejścia? Tam jest zawał. Tam z góry zeszło. A tu gdzie jest woda? To lipa, nie? No tu lipa z miodem. Czekaj, podejdę tutaj. Tak, tam prowadzi na pewno coś. Mam tę całą śpiankę. A całą śpiankę, bo tak to poszyję mokre. To? Trudno nam czy powiedzieć, bo nie widać. Nie widać. Nie to... Nisko bardzo, nie? Co? Nisko. Nisko, nisko jest, nisko. Trzeba by się było czołgać tak naprawdę. No to pianka. To tylko i wyłącznie pianka. Pianka na usta. Na usta, dokładnie. Do ust. A tam po prawej to jest? Tu po prawej? Nie, twoje lewo. To jest. Moje lewo? Nie, jest tu. Ubrane trochę i to wszystko. Złoto dla zuchwałych. No i mamy złoto. Mamy tutaj pilot. Jest, złotko jest. Idę, idę, Andrzeju, idę, idę. Czas jeszcze jak są wyjdę, ale dobra. Masz możliwość podjęcia od niego montranki? Tak. Ja zdjęcie ci nie co? Ja zdjęcie ci nie co mówisz? No. No i czy? Była tam liczba czegoś? Ale jak tam pójdę? Tak, tam jeszcze zobaczymy co jest u góry. Mgła jest coraz mocniejsza. Jak opadnie to konia udusi, ale dobra. Jak opadnie to konia udusi. Dobre. Maćka brakowało na tych tekstach. Jak mgła opadnie, to konia udusi, taka mocna, dobre. Kurwa ma. Co? Krótkie myślisz? Gdzieś tu ma być jeszcze jakiś skalny most w środku. Idźcie, dzieciaki. Idź sobie tutaj, tędy za tatą. Także taka mgła to ma też swój klimat. Ojcowie. Bo wygląda to nieziemsko. Straszna mgła. Mgła, że aż jak opadnie to konia udusi. Maciek! Zobacz, tu u góry nie masz sensu co iść, bo to jest po prostu takie coś podobnego jak w Daisy. No. Ale jest to jak w jaskini. Mgła. Wiecie, jaki jestem mistrz świata? Ja nie włączyłem doświetlacza i mnie ciągle zastanawia, dlaczego jest ciemno. Widocznie nie tylko chrząstka w biodrze mi się zużywa. Ale już biorę olej z lewej półkuli.
No to pewnie o to chodzi. No? Najlepsze jest to, że kijki zostawiłem przed wejściem i ktoś mi może ich po prostu ukraść. Ale... Jest tu któryś ze scyzorykiem? Nie. No nic, byś mi wystrugał, jakby ukradli. Nie wiem, czy tu doświadczacz w ogóle jest potrzebny, czy on tutaj nie rozprasza tylko nas. O, jakby to tak wyglądało. On jednocześnie stanowił taką podporę boczną, żeby się ściany nie zapadły. Ale tam był wytrwały, co ten rysunek panu na... Nie? Procesie. Jak się wrócimy, taki mamy oto widok. Pani wygląda tą mgła. Jak tam mgła, no? Osiada. Dobra, w lewnicy to... Tylko włącz tą, doświetlacz, ten guzik wciśnij po lewej. Oto. No śmierdzi, to jakby diabeł palił ognisko. Jak widać, krótka komora. Leży nam tu pirytu trochę. Jest troszkę pirytu, ale jest, one są kruchutki. Bardzo kruchy, bardzo. Tu ktoś widzę, że próbował pozyskiwać. Pozyskiwał. A to dla siebie. Jest Andrzeju, na końcu obsypane się złoto. Jak płatki. Jest złoto na końcu. Tak. Krzysiek zdjęcia robi jeszcze, nie? A tu dziwny zapach jest. No? A może. O, tu jest ten skalny most. Ale on się już sypie niestety. Teraz.
No, pierwszy raz bez pokrowca. A co było to? Kupa. Kupa. Nie, tak. To tak. Nie wiem, czy to widzicie. To jest miejsce właśnie, gdzie była posadowiona belka. On mnie straszył. Nie wiem, ja straszny jestem, ale... Złapałaś mnie za szyję, nie wiem, czy to już, to już ten moment? Nie, to jeszcze nie ten moment. Co? No. Człowiek jak filmuje, wiele rzeczy nie widzi niestety. No. Wiesz, że te kawałe są takie. Dobrze, że byłem. No. Bo zęby nie marchewki dwa razy nie rosną. No. Nie, no tego jem pomidory tarte. Mózg. 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 Mózgiem. O i to się kończy przodkiem. Dzisiaj taka luźna relacja. Jesteśmy, że tak powiem, w grupie przyjaciół, więc nie będziemy tu grobowo poważni jak geolodzy, którymi nie jesteśmy. Jest silna grupa. Jak na przesłuchaniu? Tak. Nie wiemy, czy to jest całość tej kopalni. Zobaczymy, pochodzimy tu jeszcze. Na razie z tej kopalni, przynajmniej z tego tutaj wyrobiska, gdzie wybiórka była na zasadzie wyrobisk komorowych, to na razie tyle. No i co z tym robimy? Co? Pytanie, czy to jest obwał jakiś ten tutaj? Tak, to jest coś, co się stąd stoczyło, czyli jakiś tak zwany humus. I tam jest po prostu jakaś komora powstała. Co, będziesz wbijał? Co? Będziesz wbijał? Uwolnij swoją latarkę, bo mam osłabę świecę. Znaczy punktowo. Jeszcze tu. Spała komora. Nie, malutka. Tu? To jest tak jak mówiłem. To się obwaliło i po prostu to taką komorę zrobiło. Nawet jak na mnie spojrzeć, to nie powiesz, że to ciekawie wygląda? A wszyscy do niego Tadek mówią. Właśnie. To mnie weźmiesz może. Jak macie psa, to się jeszcze nadam. Czasami.
I nie dane nam było dzisiaj pójść do tych sztolni kobaltowych, już jest późno. Z racji tego, że Maćkowi się zepsuł samochód, przyjechaliśmy tu bardzo późno. No i co, i na tym naszą wycieczkę kończymy, nie? To trzymajcie się panowie. Znaczy to z tobą się nie żegnam, bo razem jedziemy, nie? Cześć Krzysiek. Cześć Tadziek. Cześć Tadzik. No. To następnym razem też się spotykamy, nie? Thank you.